Ready, aim, fire. Siemaneczko, z tej strony Dominik, a to jest poradnik o snajperkach do gry Battlefield 3. Po tym spektakularnym intrze przejdziemy szybko do statystyk omawianej przeze mnie snajperki M40A5. Dane są pozyskane ze strony Semfake.com, która jest najlepszą stroną do porównywania statystyk broni. M40A5 zadaje maksymalnie 80 obrażeń do 15 metrów, a następnie spada do 59 obrażeń przy 100 metrach i dalej. Hitboxy w Battlefieldzie są zrobione w ten sposób, że snajperka trafiając w tors zadaje 125% podstawowych obrażeń, co oznacza, że do 15 metrów trafiając w brzuch zadamy dokładnie 100 obrażeń, co równa się dla nas fragie. Kolejna wyjątkowa cecha tej broni to możliwość zabicia headshotem na każdą odległość. Tutaj hitboxy znajdujące się przy głowie zwiększają obrażenia do 240%, czyli nawet jeżeli zadamy te marne 52 obrażenia, trzeba to pomnożyć z liczbą 2,4, co da nam więcej niż 100 obrażeń za headshota. Innymi słowy, trzeba strzelać heady. To nie jest jednak cecha, która sprawia, że ta snajperka jest wyjątkowa. Czynnik, który zadecydował o tym, która snajperka jest moim zdaniem najlepsza, była szybkostrzelność na poziomie 55 naboi na minutę, przy uwzględnieniu innych statystyk jak obrażenia, ilość amunicji oraz celność. Teraz wiecie, jaka snajperka jest moim zdaniem najlepsza. Jednak nie jest to jednoznaczne z tym, że będziecie od razu zdobywać mnóstwo fragów. To, co jest przy każdej snajperce wymagane, to precyzja. Jeżeli nie potraficie szybko i celnie trafić we wroga, to nawet najlepsza snajperka wam przy tym nie pomoże. To jest też powód, dlaczego nie robiłem poradników o snajperkach. Jeżeli potraficie strzelać headshoty praktycznie z każdego dystansu, to teoretycznie każda snajperka, która jednym strzałem zabije w głowę, może być dla was ciekawą opcją. Mam nadzieję, że ten poradnik wam się podobał. Jeżeli taki wstęp do filmiku wam odpowiadał, a nowe intro wam się podobało, możecie również obejrzeć Speedart, na którym tworzyłem właśnie to nowe intro. Polecam również sprawdzić mojego fanpage'a oraz stronę na Hitboxie, gdzie w każdą niedzielę komentuję e-sportowe mecze z gry Battlefield 4. A na ten moment pozdrawiam i do zobaczenia na polu bitwy!